Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że będzie to leciało jakoś, jak trzeba będzie teraz. Ja zaraz wszystko Państwu powiem i opiszę. Mam nadzieję, nie wiem, jakie jest opóźnienie, co jest grane, czy to leci, czy nie leci. Zobaczymy zaraz, proszę Państwa. O właśnie, coś tu się jeszcze zrobiło, że już nie widzę, nie słychać. Dobrze. Czy Państwo mnie widzą w ogóle? Czy Państwo mnie widzą, czy to znowu siada wszystko? Proszę Państwa. Problem polega na tym, dziękuję Państwu i przepraszam raz jeszcze i dobrze, proszę Państwa, że tam niektórzy sobie poszli, bo już się zachcieli pytać o jakieś inne rzeczy. Proszę Państwa, ja dziękuję za te rady dotyczące OBS-a. Chciałem Państwu coś wyjaśnić. Po pierwsze, to jest komputer MacBook Pro, w miarę nowy, dość szybki, z i7, bardzo szybki zresztą. To jest jeden z tych nowych MacBook Pro'ków, ja go dostałem i jest. Proszę Państwa, niestety tu jest kwestia internetu. OBS jest ustawiony, kamera jest również bardzo dobra. Niestety musiałem to wszystko zmniejszyć, żeby dać jak najmniejsze obciążenie. Wyłączone są wszystkie programy, które zabierają mi internet. Nadaję to, bo podłączyłem pod telefon. Pod telefon 4G, to jest Norwegia. Ja tu mam tylko 8 GB w tej chwili limitu. I prawdopodobnie to może siąść, przełączę się na co innego. Niestety jest możliwość, tak jak miałem w Trondheim, ale to jest internet, który trzeba kupić z takim urządzeniem. To jest ICE w Norwegii. Oni dostarczają nawet i na te swoje fiordy i rzeczywiście do 4G wszędzie działa bardzo dobrze. On jest dość szybki, tak jak nadawałem w Trondheim. To kosztuje 900 koron miesięcznie. Mnie na to nie stać, więc tak to wygląda, proszę Państwa. Mam nadzieję, że słyszą mnie Państwo. Mam to robić dalej, to robię. Tak, do bani jest internet. Ten internet tutaj jest taki, jaki jest. On jest wolny, nie woda się troszeczkę tutaj opóźnia, ale trudno. Przynajmniej chyba słyszycie Państwo, słyszycie mnie chyba Państwo. Trochę tutaj to jednak muli. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się dzieje. To chyba dlatego, że tutaj jest jakaś burza. Jak patrzę tutaj w tej chwili na telefon, no to 4G się pojawia, niech on sobie tutaj leży, ja będę wiedział, bo on zaraz mi pokaże, wyłączy, to wtedy się przełączę, to wtedy jak wyjdzie internet, to wtedy się przełączę, proszę Państwa, z powrotem na ten internet. Także zobaczymy. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy raz jeszcze. Proszę Państwa, literatura SF, rozrywka, ucieczka czy ostrzeżenie i mój kanon SF. Przede wszystkim, proszę Państwa, ja chciałem Państwu powiedzieć taką małą rzecz. Ten kanon SF to jest tylko to, to jest 21 książek, których na pewno nie wymieniam wszystkich, jakie warto przeczytać, ale to jest wszystko dla... To radzę każdemu, kto nie lubi science fiction. Literatura science fiction bardzo dawno, proszę Państwa, była do nie tak dawna była uznawana za literaturę drugiej czy trzeciej kategorii. Notabene ja sam mam w głowie parę książek science fiction, ale nie chcę mi się ich pisać, chociaż zawsze chciałem pisać science fiction. I dopiero od niedawna zyskała status literatury pierwszorzędowej i bardzo dobrze. Ponieważ literatura science fiction zawsze na przestrzeni dziejów była albo kamuflowała krytykę stosunków społecznych, tak jak w przypadku Gullivera, gdzie przecież tam jest zakamuflowana krytyka króla i stosunków społecznych i arystokracji, albo tworzyła jakieś światy, jakieś rozwiązania, czy też ostrzegała przed czymś. Tak na dobre to i niektóre pisma Platona i tego pieśni o Atlantyzie też można nazwać science fiction, proszę Państwa, na dobrą sprawę, ale już nie będę się bawił w to wszystko. Niewątpliwie Gargantua, Pantagruel, Rablego z czasów wczesnego renesansu, czy też później Cervantes z jego Don Quixotem, to też jest coś w rodzaju science fiction, proszę Państwa. Ale tak naprawdę... No, z polskich to, chociaż to napisane po francusku, no to rękopis znaleziony w Salagosie też można nazwać, który jest pewną krytyką wojny, pewną powieścią antywojenną również, ale jednocześnie, mimo że stanowi powieść pudełkową, jest to wiadomo, sen w śnie i tak dalej, to jednak można to zaliczyć również do science fiction. Ale tak naprawdę to moim zdaniem, ale to powtarzam, moim zdaniem wszystko zaczęło się od Frankensteina, Mary Shelley, ponieważ ona napisała książkę, Potwór Frankensteina, w ogóle to jest Potwór Frankensteina, proszę Państwa, dzięki filmom, do czego zaraz dojdę,
Wszyscy mówiąc Frankenstein, mają na myśli nie Wiktora Frankensteina, tylko właśnie tego potwora granego zresztą przez Borysa Karloffa. Notabene pierwsza ekranizacja Frankensteina była wyprodukowana przez Edisona w 1910 roku i trwała niecałe 10 minut, 9,5 minuty zdaje się trwa ten niemy film. Mary Shelley napisała książkę, która jest ogromnym traktatem filozoficznym na temat odpowiedzialności stwórcy za swoje stworzenie, a jednocześnie pierwszym chyba w historii literatury i w historii w ogóle kultury światowej ostrzeżeniem przed nauką bez żadnej etyki. Bez etyki, nauką odrzucającą wszelkiego rodzaju normy etyczne. Mary Shelley się po prostu pyta, czy rozwój nauki doprowadzi do tego, że człowiek będzie sobie uzurpować prawa Boga i ostrzega przed tym, co może się stać. I to jest historia właśnie Frankensteina, tak prawdę mówiąc. Mary Shelley, co prawda, jest uważana za prekursorkę takiego nurtu, który się nazywa gotycką powieścią grozy. To jest Horace Walpole, Anne Radcliffe, Oliver Onions z późniejszych troszeczkę czasów. Ale to jest właśnie, proszę Państwa, to trzeba po prostu przeczytać, zrozumieć tę książkę. Ostrzegam wszystkich, którzy znają Frankensteina tylko na podstawie różnych ekranizacji filmowych. Notabene najlepsza była z Kennethem Branaghiem i chyba Robertem De Niro. To była najlepsza moim zdaniem ekranizacja. To ostrzegam, że ta książka jest dość nudna. Jest to takie połączenie trochę powieści romantycznej razem z powieścią nadchodzących czasów oświeceniowo naturalistycznej zresztą, także warto to przeczytać. Oni zresztą różne rzeczy wtedy rozmawiali, pisali. To Mary Shelley była przecież żoną Shelleya, to jest poeta. Okres burzy i naporu w Niemczech, preromantyzm, później wchodzący raczej w ten okres technicyzacji, więc tak to warto tym zastanowić. Ktoś przeczytał Melman 1264, przeczytał pan albo pani Frankensteina, bardzo dobrze. Proszę Państwa, ale to jest książka bardzo aktualna, tak prawdę mówiąc. Potem bardzo długo właściwie chociaż również Sienkiewicz próbował pisać trochę powieści, trochę takich opowiadań fantastycznych. Pojawił się Edgar Allan Poe ze swoimi opowiadaniami, ale tak naprawdę to cały gatunek stworzył później Verne i Wells. Ja nie omawiam tutaj Verna, chociaż muszę powiedzieć, że Verne był swoistym wizjonerem, jeśli chodzi, ale to jest bardziej powieść przygodowa, to jest powieść dla samej i on był fascynatem nauki. Tam nie ma zbytnio moralnych i takich ostrzegawczych różnych rzeczy, on jest zafascynowany. Co innego Wellsa. Wells był twórcą również, Herbert George Wells był twórcą również różnego rodzaju utopii negatywnych, tak jak na przykład Ludzie jak Bogowie, prawda? Ale jeszcze jedno. Ja potem powiem o filmie, dlatego że, proszę Państwa, tak się składa, że z filmem science fiction, że jest bardzo mało filmów science fiction, które nie są według filmów. Miałem zresztą ten odcinek zacząć inaczej, ale jak Państwo widzą, popsuła się wtedy ta transmisja. Bo miałem zacząć od czegoś, od wypowiedzi Steve'a Jobsa, który stwierdził, że jak był młodym bardzo człowiekiem, oglądał w kinie Kubricka 2001 A Space Odyssey i tam jest taka scena, jak oni lecą na Księżyc i widzą, proszę Państwa, i on sobie przegląda w takim elektronicznym, cienkim urządzeniu, przegląda sobie wiadomości, przegląda gazety. I on wtedy powiedział, że on stworzył iPada. Ale zacznę od czego innego, ponieważ tak się składa, że Pani Agnieszka mi podesłała dzisiaj, jak zwykle z Niemiec, pewnego bardzo popularnego w Niemczech youtubera, który ma swój własny vlog, nazywa się Tim Kellner. Jest to były policjant, który trochę podobny do mnie i o historii podobnej do mnie, w sensie i poglądach też, który zawiadomił właśnie dzisiaj, że Sparkasse, czyli jego bank,
powiedział, że wymawia mu konto, w którym on w początku ma tylko jedno konto, dlatego że on, jego poglądy są prawicowe, jego poglądy są niedobre, nieskuteczne, jego poglądy są nieważne z polityką banku. To jest u niego na tym vlogu, proszę Państwa. Więc proszę się zastanowić. Takie coś, to jest po prostu to, co Orwell nazwał unperson. W tym momencie, w sytuacji, kiedy nie można żadnych zarobków i nic dalej, pozbawienie człowieka konta powoduje określony stan, określoną sytuację. Dobrze, ale to zaraz nie utożsamiam. Nie, ja mówię w ogóle nie tylko o science fiction jako o gatunku. Natomiast jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, ponieważ ja w ogóle nie lubię fantazji. Chociaż jak tak się składa, że Ron Hubbard ze swoimi książkami stał się podstawą scjentologii, czyli sekty, która sprawia bardzo ważne kłopoty, ale to coś innego, ale to akurat on o tej iskrze, o tym pierwiastku kosmicznym, który jest w każdym z nas, to co jest w tych powieściach Hubbarda, to wiadomo, że to wziął to bezpośrednio z iskry, z tego palca Bożego, z tej iskry Bożej, która jest w każdym człowieku od niczego, prawda? Wystarczy przeczytać Also Sprach Zaratustra, czyli tak orzecze Zaratustra, żeby zrozumieć Hubbarda, proszę Państwa. Science fiction stworzyła również wiele pojęć, proszę, o tym sobie jak chcecie porozmawiamy, bo wymyśliła wiele rzeczy. Science fiction jest też, proszę Państwa, science fiction jest, proszę Państwa, też, czy tego typu literatura jest bardzo dużym ominięciem cenzury. Nawet teraz, proszę Państwa, Brian Allis napisał książkę o Europie, wydaną w 2002 roku, która ewidentnie przewiduje wszystko to, co się dzieje. I to jest książka science fiction. Normalnie, pisząc taką powieść, prawdopodobnie nie byłby wydany, no ale to jest Brian Allis. Jeszcze raz powtarzam, ja nie lubię fantazji, proszę Państwa. Te wszystkie światy, pseudoreligie, te wszystkie rzeczy, te wszystkie wróżki i tak dalej, wiedźminy, niewiedźminy, odrzucają mnie, proszę Państwa. Dlatego też to, co tutaj nazwałem w drugiej części kanon SF, koresponduje z pierwszą częścią. Też słucham. Melmenie 24, no trudno tworzy, bo widocznie nie ma możliwości na normalnym, no ale ja akurat słuchałem tego o tym banku, to mnie nie interesuje, słuchałem o tym banku, proszę Państwa, no, jest nieważne. I proszę Państwa, ten kanon, który chciałbym Państwu przeczytać, ale proszę wybaczyć, muszę zapalić sobie światło, bo zrobiło się ciemno, tu jakaś burza idzie. O, przestań Kizia miałczeć. Kizia też już miałczy, bo burza będzie, jakże widzicie Państwo. No i to jest taki mój kanon, to jest 21 książek właściwie więcej niż 21, ale to jest kanon, który mówię każdemu, kto nie lubi fantastyki, żeby sobie przeczytał. To niekoniecznie w tej kolejności, proszę Państwa, to jest, i trochę coś o tym powiem po prostu. Major Tom. Ale ja te list top SF to jest często lista według na przykład ilości sprzedanych egzemplarzy czy innych. Ja nie lubię tych top list, bo to każdy ma własny gust. Na tych stu jest wiele książek, których ja... Tam jest na przykład Heinlein o tej Planeta Zła czy jakieś tamtego, którego ja nie lubię po prostu. No. Oczywiście zaczynam od Lema. Ale Lema nie całego. Jak ktoś nie lubi science fiction i nie wie, co to jest Lem, to proponuję, żeby zaczął od Kongresu Futurologicznego, gdzie w drugiej części szczególnie jest wyjaśniona teoria maskonów. Teoria maskonów, czyli jak u niego środkami psychotropowymi maskuje się rzeczywistość. Jeśli popatrzymy na propagandę dzisiejszą, na to, co wyprawiają politycy i wyprawiają gazety, zobaczycie, że teoria maskonów cały czas się liczy. Maskowane jest różnego rodzaju rzeczami. Może nie tylko, proszę Państwa, za pomocą środków psychotropowych, tak jak to psychocywilizacja, którą Lem tworzy w tym momencie. Tam jest zresztą ciekawa zabawa słowami, bo Lem tworzy tak zwaną futurologię semantyczną i na przykład jest słowo wszechświat, śmieć, że będzie tak zaśmiecone wszystko, śmiecie będą wokoło i my zdrożymy zamiast wszechświata będzie wszechświat, na przykład. Świetny jest zresztą kongres futurologiczny, który jest parodią w ogóle społeczeństwa i do czego zmierza cywilizacja. Potem oczywiście profesor Adonda, który jest pewną taką
pokazuje zagładę ludzkości na skutek bałaganu informatycznego. Jeżeli poczytamy, jeżeli przeczytamy dokładnie Adoindę, to dojdziemy do niebezpieczeństwa 5G i do internetu rzeczy, proszę Państwa. Warto to przeczytać. No i fragment Iona Tichego, świetna parodia, wspaniała parodia futurologiczna. Zresztą bardzo duże kłopoty miał ten fragment z cenzurą, czyli Ratujmy kosmos, list otwarty Iona Tichego, ze względu na to, że tam są takie teksty jak Mętniak bacznościowiec, taki jest jeden, Trupogryz bęcfalek, Ochydek szalej i tak dalej. No i nasza cenzura się obraziła, jak tak można ludzi nazywać. Na drugim miejscu fundacja. I to jest nic dziwnego. Dlatego, że proszę Państwa, fundacja natomiast druga sprawa to jest to właśnie Fundacja Asimowa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Fundacja Asimowa ze względu na pewną formę analizowania tam rzeczywistości, Fundacja Asimowa jest książką, cyklem, która jest obowiązkową lekturą na szkole CIA. Ja chciałem wprowadzić to również u nas na szkole. Mój kolega, który jest chyba najlepszym polskim analitykiem, był, bo też go posunęli i też go zdezubekizowali, który mnie nie uważał za kolega, wręcz odwrotnie, zaś po drugiej stronie, ale on mnie tym popierał. Myśmy się sami popierali. Oprócz tego jest jeszcze jedna, jeżeli już o tym mówimy, to przy okazji jest jeszcze książka, którą polecam i też bym polecał oficerom służb specjalnych, żeby przeczytali. To jest książka pod tytułem Misja międzyplanetarna Van Vogta. Tam jest pokazana, tam głównym bohaterem jest ktoś, kogo nazywa Van Vogt, autor nazywa neksjalistą, gatunkiem nauki, której nie ma, którą wyjaśnił. Jest to pewnego rodzaju synkretyzm różnych nauk. Analiza problemu poprzez odwoływanie się do różnego rodzaju zdobyczy naukowych, od humanistyki do fizyki, matematyki i tak dalej. Proszę mi wierzyć, bardzo często przy analizach wywiadowczych musiałem poruszać się po różnych poziomach różnych nauk, różnej wiedzy. I w tej książce Van Vogta, tak jak i Fundacja Asimowa, jest przepięknie to opisane. To jest książka z lat 50., bardzo ciekawa zresztą książka. Następny jest Bradbury, ale proszę Państwa, wiem, że wszyscy mówią o Fahrenheicie, notabene ta nowa wersja Fahrenheita współcześniona jest dużo gorsza od tej podstawowej wersji z lat 60. Marcin Matlak, ja mówiłem, że ja nie wymieniam wszystkich. Koniec Wieczności jest książką o wiele trudniejszą od Fundacji, wbrew pozorom, i jak chcę kogoś zachęcić, to wolę Fundację niż Koniec Wieczności. Ale Bradbury'ego Kroniki Marsjańskie. Kroniki Marsjańskie, które są również książką polityczną, nie tylko, ale one są nie tylko książką science fiction, ale to są książką polityczną. Tam są dwa fragmenty. Jeden fragment, który usunęła cenzura w pierwszych wydaniach w latach 70., nawet w latach 80. jest tam taki mały rozdział o spotkaniu się dwóch przeciwstawnych sił, białej i czerwonej, i dyskusja między nimi. I te siły dochodzą do wniosku, że nie ma o co walczyć. To była książka pisana w sytuacji zimnej wojny, proszę Państwa. Jak wiadomo, zimna wojna jest zimną wojną, więc inaczej to wyglądało. Kroniki Marsjańskie, jest tam jeszcze piękna scena, piękny fragment, który ja zawsze mówię, no dobrze, jeżeli zdezubekizujemy wszystkich ubeków, wszystkich po prostu powywala, o to chodziło o co innego, tam było to z Ku Klux Klanem, jeżeli wszyscy wyjadą, wszystkich wyrzucimy, wszyscy won, to kogo my wtedy będziemy nienawidzieć? Zaczniemy nienawidzieć sami siebie, po prostu. Jeżeli to jest taka sytuacja, że się zgeneralizujemy i wywalimy wszystkich, którzy myślą inaczej niż my, czy nie stanowią pewnego, czy są inni trochę niż kanon, który myśmy zakładali, to co my wtedy zrobimy, proszę Państwa? Zaczniemy nienawidzić sami siebie. To jest bardzo ciekawa rzecz. Marek, a mówiłem już o Lemie przecież. Ja wiem, że Państwo się włączają, nie słuchają, ale proszę, tak samo nie będę odpowiadał na pytania polityczne w tej chwili, bo nie chcę. Jednak jeszcze jest jedna rzecz, którego polecam Bradbury'a, to jest polskie wydanie, a to chyba z lat 80., wydanie takiego tomu opowiadań Kajak Kosmos po polsku. I warto by to też przeczytać, proszę Państwa. Następną rzeczą to jest Hiob Heinleina. O Hiobie już raz mówiłem, jest to taka alter, jakby to powiedzieć, taka
trochę zabawa boską komedią. Trochę science fiction, historia hoch, zawiera w sobie światy równoległe, piekło, niebo, różne rzeczy. Jest to taka właśnie w poetyce science fiction dyskusja na temat boskości. No i potem oczywiście Obcy w obcym kraju. To jest książka, którą naprawdę warto przeczytać. Ona jest bardzo mądra. Nie będę Państwu o tym opowiadał, bo ciężko by opowiadać Obcy w obcym kraju. Nie wiem, czy ona była w Polsce wydana. Ja to czytałem kiedyś po angielsku. Potem jest, proszę Państwa, Dan Simmons. Hyperion. Cały cykl Hyperiona. Arcyciekawa książka. Arcyciekawy cykl. Jest to jedna z nowszych pozycji. Arcyciekawsza. Bardzo ciekawa rzecz, pokazująca na przykład właśnie to, co mówię, globalizację, internet rzeczy, ogromną kontrolę ludzkości. Jedyną radą przed upadkiem tej ludzkości jest pozbawienie jej, jest zniszczenie tego SI, zniszczenie tego całego, tej całej globalnej sieci, co powoduje zresztą cofnięcie się poszczególnych planet, ponieważ wtedy łączność między nimi upada. Jest przerażający dylemat człowieka pomiędzy globalizacją a pewnego rodzaju degradacją. Tam Dan Simmons próbuje znaleźć trzecią formę i znajduje, bo tutaj warto to przeczytać, proszę Państwa. Ale to też książka ostrzega przed tym, mimo że napisana na początku lat 2000. Potem jest Dick. Dick oczywiście Ubik. Ubik pokazujący cały schizofreniczny świat Dicka. Nie mówię o człowieku z Wysokiego Zamku. A propos, serial był dla mnie ciekawy, ale nie miał nic wspólnego z Dickiem. I jego opowiadania. Nie trzy stygmaty Palmera Aldricha, nie jego książki, ale i opowiadania, szczególnie Second Variety. Dick jako pierwszy zaczął pisać o wojnach korporacyjnych i Second Variety właściwie. Notabene sfilmowane na podstawie tego opowiadania stworzono film pod tytułem Tajemnica Syriusza. Tam jest wyraźnie pokazane, jak pewne globalne korporacje, ale one już działają na innych planetach, walczą ze sobą i wojna właściwie z ludzkości nie jest wojną armii, wojną państw, tylko wojną korporacji. Ale on tak nie rozwinął, po prostu. Bartosz Kawa, ale o czym ja teraz mówię? Po co pan mnie pyta na ten temat? O czym ja mówię? Potem oczywiście Zajdel. Wyjście z cienia bardziej to odwadze społecznej, tak na dobrą sprawę, i o tym, że z tego cienia można wyjść, ale nikt nie chce wychodzić. To co też mówię, że mówię o usiłowaniu, że kwestia obudzenia ludzi jest najtrudniejsza. Wszystkim. No i oczywiście Limes Inferion, który właściwie się dzieje już praktycznie. I potem jest Wells u mnie. Herbert George Wells, ale ani żadna ze znanych jego książek. Tylko jedno opowiadanie, Kraina Ślepców. Wspaniałe opowiadanie. Naprawdę wspaniałe opowiadanie i warto to przeczytać. Opowiadanie, które opowiada w ogóle o inności i opowiedzmy o tych, którzy uważają, że jeżeli są lepiej uznani przez naturę, bo tam jest jedno, bo tam ktoś ma te oczy, w związku z czym będzie lepszy od tych ślepców i okazuje się, że nie. Okazuje się, że ten jego świat, który on widzi, to, że on ma oczy, nie oznacza, że on będzie lepszy od pewnego tradycyjnego świata. No właśnie. Potem pojawia się Jack London. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Jack London napisał dwa takie opowiadania, z których jedno może być takie science fiction, fantasy, Czerwony Bóg i utopię negatywną zwaną Żelazna Stopa. Nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał Żelazną Stopę. Jest to bardzo ciekawe. Jest to arcyciekawe, proszę Państwa, ponieważ jeśli Żelazna Stopa pokazuje świat trochę później pokazany przez dwa filmy, przez dzisiejsze czasy, czyli Chaplina, tam jest taka scena przyspieszania taśmy w ogóle. I przez, ojejku, na końcu języka boś mi wyleciało. Boże. No, dobrze. Potem sobie przypomnę. Wyleciało mi z końca niemiecki słynny film,
Myrok, niedościgniony Dream Theater napisał część drugą, Metropolis. O. Właśnie. Przez Metropolis, proszę Państwa. No. I w Żelaznej Stopie jest pokazane w ogóle odczłowieczenie człowieka, globalizacja i korporacjonizm. Książka napisana w 1914 roku, w 1904 roku. Generalnie London, Jack London, proszę Państwa, pokazuje, w jaki sposób wielkie korporacje i dziki kapitalizm zniszczy ludzkość, zniszczy mentalność i zniszczy w ogóle moralność, etykę i zasady, na których ludzkość się opiera, proszę Państwa. O, jak fajnie, 496 osób tylko ogląda. Jak Państwo widzicie, nie ma Marlindy, nie ma innych. Jak fajnie po prostu. Dwie książki Aldisa. Cieplarnia i Non-Stop. Cieplarnia jest właściwie taką ferią ekologiczną, bardzo ciekawą książką zresztą o ewolucji i mutacjach. No i Non-Stop, która pokazuje społeczeństwo w zamkniętym pewnego rodzaju społeczeństwo zamknięte w określonym cyklu, którego i prawa rządzące nim. Jedna z lepszych książek science fiction, następna, to jest Alfred Bester, Gwiazdy moim przeznaczeniem. Tu jest właśnie pokazany świat przyszłości, którym rządzą wielkie korporacje. Tu jest wojna opisana pomiędzy na przykład Packardem a Fordem. Wojna opisana nie między państwami, ale wojna, dziejąca się wiecznie wojna między na przykład McDonaldem a Burger Kingiem. Wielkie korporacje rządzące światem. Całkowicie jest, książka jest świetna w ogóle, warto to przeczytać. Jak już jestem przy tym, bo to się nazywa ten kadunek Space Opera, Zapomnij o Ziemi, Colina McCapar. To ciekawe, kiedy Ziemi już nie ma i szukamy i pozostaje tylko ci, którzy ocaleli z Ziemi. Ziemia przegrała w jakiejś wojnie, po prostu. Dzień Tryfidów Udama. Trochę o eksperymentach, trochę o zagrożeniach kosmosu, trochę o mutacjach, trochę o postawach ludzi w momencie zagrożenia. On zresztą napisał, jak to się nazywało, te kukułcze jaja z Nestwick, o tych dzieciach, o taką książkę, film był nakręcony na tej podstawie, dość ciekawy. Jedną z ciekawszych książek również u mnie jest tutaj na kolejnym miejscu, to jest Wędrowiec Fritza Leibera, mówiący o reakcjach człowieka na spotkaniu z nieznanym, różnych reakcjach. Pojawia się po prostu planeta na tym, zupełnie inna, i równie tak, że również to, że człowiek, który ma swoje własne antropomorficzne wyobrażenie obcych, nagle spotyka się z czymś, co tutaj jest niżej, o wiele niżej, powiedzmy. Wędrowiec jest świetny. Wędrowiec to jest takie gry, bo ponieważ planeta w starogreckim oznaczała wędrowiec, one wędrowały i tak się to nazywa, to jest taka nazwa. I dlatego jest ta nazwa tej książki taka. Karel Čapek, czeski pisarz, zapomniany zupełnie przez wielu, ale jego Inwazja jaszczurów, będąca zresztą wspaniałą satyrą polityczną na każdy totalitaryzm. Ona była odebrana jako na nazizm i na Hitlera, jako satyra na Hitlera. Trochę trochę przypominała Brecht w karierze Artura Uy, poruszył ten sam problem zresztą, tworzenia się mechanizm i tworzenie się nacjonalizmu. Notabene w tym czasie była jeszcze trzecia część, bo w filmie, ale to już nie był science fiction, M. Morderca, który też pokazuje rodzenie się między innymi faszyzmu. Niemiecki film, ale Čapek był tym. No i Čapek napisał książkę pod tytułem Rur i on stworzył słowo, które jest w każdym języku na świecie, czyli słowo pod tytułem robot, po prostu. Teraz chciałem uniknąć tu utopii negatywnych, ale włożyłem Zamiat i my, Nowy Wspaniały Świat Huxley i oczywiście Orwell. Orwell, który wcale nie jest science fiction, tylko są utopie negatywne, jego 1984 czy Animal Farm, ale raczej 1984 przedstawia świat, który właściwie rzeczywistość z nową mową, ze zmianą całkowitą pojęć, z tym wszystkim, co mamy dzisiaj rano, słuchając tego programu Loża Polityków, tam Ława Polityków, ktoś tam, jedna pani powiedziała, wyborca i wyborczyni, suweren i suwerenka może, w ten sposób.
O Orwellu można długo mówić. Zresztą może kiedyś zrobię o utopiach negatywnych taką KHT specjalną, ale już o tym mówimy, to jeszcze jest Burgess z Mechaniczną pomarańczą, przy czym Mechaniczna pomarańcza książkowa jest trochę inna niż Mechaniczna pomarańcza Kubricka. Kubrick wycofał ten film, ale patrząc na to, co się dzieje, na tym momencie, kiedy całą brutalizację społeczną przejmuje państwo i państwo popiera tą brutalizację społeczeństwa jako takie wszędzie na świecie, to dotyczy każdego państwa, to antyutopia Borgesa pod tytułem Clockwork Orange, co oznacza nakręcana pomarańcza, i tu chodzi o ludzki mózg i nakręca, jak państwo nakręca ten ludzki mózg, jest, proszę państwa, naprawdę wspaniałą książką i naprawdę warto to przeczytać, przy czym są dwa tłumaczenia, jest w Polsce wydano świetne tłumaczenia, jest kiedy slang, który on mówi, zastępuje się słowami brzmiącymi z rosyjska. To po polsku bardzo ładnie brzmi, ponieważ w oryginale one też brzmią troszeczkę z rosyjska, jeżeli ktoś to czytał w oryginale. No. Jak mówimy o tym, no to oczywiście wróćmy teraz, przejdźmy do naszych sąsiadów, do Rosjan. No to oczywiście Bułyczow, czyli Wielki Guslar i jego opowiadania, będące zresztą ogromną satyrą społeczną na stosunki w Związku Radzieckim. Bułyczow jest naprawdę świetny i wspaniale zresztą to pisze na tym. No i oczywiście bracia Strugaccy, z których Piknik na skraju drogi był, film był Stalker, dużo gorszy, ale Piknik na skraju drogi jest naprawdę świetną książką pokazującą również w rezultacie nie tylko nas, bo to też politycznie można odebrać, nie tylko jako, że człowiek, który uważa się za centrum wszechrzeczy wobec absolutu, jakim tutaj jest wszechświat, nie zapomnij, że to był Związek Radziecki, to Związek Breżniewowski, kiedy oni to pisali, więc nie mógł napisać, o co chodzi, ale generalnie człowiek często zapomina, że jest niczym wobec absolutu. Bada, gada, dochodzi do wniosku, że i tak odpowiedzi nie znajdzie tak łatwo. No. No, Boże kochane, ale to tak nadto. I oczywiście jest jeszcze jedna książka, którą uwielbiam, to znaczy Strugackich Nie lubią poniedziałku, to jest taka trochę satyra na kosmitów, czary, różnego rodzaju gusła. Arcyciekawa rzecz, warto przeczytać. Nie lubię poniedziałku, o czasie idącym w tył na przykład. Bardzo ciekawa, fajna rzecz. Jest jeszcze ktoś, kogo zupełnie nieznany, to Jacques Spitz, francuski autor, który napisał takie opowiadanka wydane w Polsce, na imię Wojna z Buchami. O ile Wojna z Buchami, czy eksperyment doktora Flora pokazuje, zresztą jest taką troszeczkę satyrą na militaryzację człowieka, to jest dość stara książka, to Oko Czyśćca jest kapitalnym, filozoficznym takim moralitetem na temat nieuchronności losu człowieka. Nie można przewidzieć przyszłości. No jeżeli widzi się, bo on tam jest taki, ja nie będę państwu opowiadał, o co tu chodzi, może ktoś to przeczyta, ale za pomocą pewnych wynalazku naukowego ktoś miał po prostu jego oczy widziały przyszłość. I problem, co widziały. I to jest problem, co widziały, zupełnie nie to, co on chciał zobaczyć. Po prostu. Nie da się zobaczyć przyszłości. Można zobaczyć, jak wszystko będzie wyglądało w przyszłości, ale co się stanie, tego nie można. To jest pewna różnica. No i na sam koniec Silverberg. Silverberg, proszę Państwa, który i też nie cały, nie wszystko, bo nie lubię go całego. Natomiast jest taki tom opowiadań Rodzimy się z umarłymi. Arcyciekawa wersja walki człowieka ze śmiercią. Warto to przeczytać. To jest prawdziwa science fiction. Oczywiście państwo mogą mówić o Tolkienie, o różnych innych rzeczach. Niestety to też wszystko czekało. No. No, Las też jest świetny. I Ślimak na zboczu i Las też jest bardzo dobrą książką. Notabene tak to wyglądało. No. No to notabene zdaje się, że Las został sfilmowany. Na podstawie Lasu chyba nakręcono taki jakiś film na tej bazie, bo wiele takich filmów powstało na bazie opowiadań science fiction, na przykład słynna 2001 Odyseja Kosmiczna Kubricka powstała na podstawie opowiadania Artura Cecila Clarka The Sentinel, jednego opowiadania. Późniejsza książka, jaką on napisał, to był właściwie w formie książki pokazany scenariusz, ale już po filmie po prostu. Właśnie.
Oczywiście, proszę Państwa, to nie wszystkie książki. Mam nadzieję, że to jeszcze jakoś widać. To nie wszystkie książki, proszę Państwa. Jakie są, to co ja powiedziałem, to jest to dla tych, którzy nie lubią science fiction i uważają, że to jest głupia literatura, wybrałem sobie te książki, które niosą naprawdę głęboki ładunek filozoficzny. Ale science fiction rzeczywiście ostrzegała po prostu, ostrzegała niesamowicie. Pojawiły się potem filmy. I to też jest bardzo ciekawe, ponieważ bardzo wiele filmów katastroficznych, właściwie filmów science fiction, niosących pewnego rodzaju groźbę zagłady z kosmosu można przetransponować na sytuację, która jest na Ziemi. Słynny już, jeden z najsłynniejszych filmów, powstały na początku lat 50. w okresie, największym okresie zimnej wojny, dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Remake tego był potem z Keanu Reevesem. Pokazuje wyraźnie, co się z nami może stać, jak się nie uspokoimy, proszę Państwa. To jest bardzo dobry film. Oryginał zresztą jest, tam jest ten Klatu, słynny robot Klatu, proszę Państwa. Był jeszcze taki film, dzień, w którym The Earth Caught Fire, dzień, w którym zapłonęła Ziemia. Film brytyjski z końca lat 50., w którym eksperymenty i wybuchy nauka, eksperymenty z bronią jądrową i próbne doprowadzają do wybicia Ziemi z orbity i ona zbliża się do Słońca. Arcyciekawa, proszę Państwa, arcyciekawa rzecz, bo zakończenie tego też jest kapitalne. Ponieważ oni postanowią zrobić dwa konkretne, muszą się dogadać te mocarstwa i zrobić dwa wybuchy, które wbiją Ziemię z powrotem na jej orbitę i oddalą od Słońca i Ziemia się nie spali. I zakończenie jest tylko, wszystko jest takie, proszę Państwa, jak wiadomo, jak troszeczkę szykujące się do zagłady, nie wiadomo, czy ta zagłada nastąpi i tylko jest rozłożona, tylko są szczątki gazet, latają po ziemi, zalegają wszędzie, szczątki gazet, które mówią o tym eksperymencie i czy on się udał, czy nie. Są tak jakby dwie matryce, dwie szczotki strony tytułowej. Uratowaliśmy się, zginęliśmy. Podobny zresztą z gazetą pierwsza ekranizacja Ostatniego Brzegu według książki, wspaniałej książki Neville'a Shatta o zagładzie atomowej, podobna jest zresztą zakończenie, gdzie zakończenie to też jest kamera idzie na lecącą po pustej ziemi w ogóle, po pustej ulicy w Sydney, po pustej ulicy Sydney, gdzie nie ma żadnego człowieka, gazecie z napisem, czy mamy jeszcze czas po prostu. Bardzo ciekawe, zresztą bardzo ciekawa rzecz. Takich filmów było dużo, nie mówiąc już o Falsafe, czyli jak to po polsku powiedzieć, punkt bez powrotu, która została później sparodiowana. To była najpierw sztuka, potem był to film z Henry Fondą, a później Stanley Kubrick sparodiował to w słynnym Dr. Strangelow, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę jądrową. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście. Coś takiego. Oczywiście w Polsce science fiction to widać dokładnie po Zajdlu, po Białczyńskim, próba inwazji Białczyńskiego, zresztą bardzo dobra książka, po Polemie. Widać wyraźnie, że w ten sposób omijano cenzurę. Cała zresztą fantastyka była nastawiona na to, żeby ominąć cenzurę, czyli jak powstały takie wydawnictwa jak Feniks, jak Fantastyka. Nie wiem, czy teraz ta fantastyka wychodzi, ale było kiedyś takie również czasopismo malutkie Feniks, to dawano tam tego typu rzeczy, proszę Państwa. To było ciekawe. Stargate też jest według na czyjejś powieści, nie wiem. Tuwim nie pisał science fiction, proszę Pana, więc nie wiem, o co Panu chodzi. No. No tak, w tej chwili, proszę Państwa, rzeczywiście te książki wszystkie są na makulaturach, już nikt tego nie czyta, mało kto czytał w tej chwili, no cóż, science fiction, powiem szczerze, że praktycznie nie ma science fiction, rzadko kiedy można znaleźć. Ostatnim dobrym filmem science fiction, jaki widziałem naprawdę z zainteresowaniem, który oglądałem, to był Interstellar, proszę Państwa, który przypominał trochę jednak Odyseję kosmiczną, w tym różnymi zabawami i trochę tą filozofią Odysei kosmicznej, natomiast reszta, no cóż, no, co my mamy, proszę Państwa?
filmy poświęcone zagładzie, czyli zawsze będzie jakaś korporacja, tak jak w Terminatorze, czy tak jak w tych innych. Z Milą Jowowicz, to cała seria, proszę, nie wiem jak się nazywa, to więcej jest w tym efektów specjalnych i komputerów niż jakiejkolwiek myśli filozoficznej. Niestety, to samo jest w książkach, bardzo rzadko zdarza się w tej chwili, przynajmniej dla mnie, znaleźć książkę, którą bym uznał za dobrą, jeśli chodzi o science fiction. Poza tym wygrała z tym wszystkim fantazji. Nie wiem, ludzie, w jaki sposób fantazji jest moim zdaniem chyba taką korporacyjną bronią przed człowiekiem, ponieważ wpuszczają człowieka w kanał, niesamowity w kanał moim zdaniem. I to wcale nie mówię z przyczyn ideologicznych jakikolwiek, ale ludzie zaczynają nagle wchodzić w świat jakiś, który jest bardzo daleki od tradycji, od wierzeń, od tradycji, od układu społecznego, jaki jest w społeczeństwie, w świat nowego zupełnie społeczeństwa. Ja nie lubię po prostu, nie lubię, proszę Państwa, fantazji. No. Dobrze. O, film Children of Men, czyli Ludzkie Dzieci, no tak, ale to jest... Dystrykt 9, proszę Państwa, jest ewidentnym filmem propagandowym, bo tam, proszę zobaczyć, to jest film, który mówi o uchodźcach i tego, ci ludzie, to jest tak zupełnie jak te wszystkie strefy dla uchodźców, jest to film czysto propagandowy, czysto polityczny. Niestety, science fiction została również skomercjalizowana i wykorzystana dla doraźnych celów politycznych. Dystrykt 9 jest przede wszystkim o generalnie... ideologia kochajmy wszystkich, ideologia multikulti, proszę Państwa, no po prostu, o tym jest to. No. Oczywiście, że jest sporo książek, ale ja nie czytałem, panie Damian Bielicki, nigdy nie dzieliłem, tego nie czytałem, ja już w tej chwili nie szkoda mi czasu na czytanie różnych historii tego typu. No. Znam, oj, Jeff Lynne, oczywiście, że znam Bartonę muzyczną wersję Wojny Światów, to ten Moody Blues, to robił Moody Blues, Electric Light Orchestra, Moody Blues i Jeff Lynne po prostu razem. Świetne to jest. Właśnie. Co mamy jeszcze? Harlan Ellison, tak. Harlan Ellison, tak, są świetne jego opowiadania wydane, jedno z lepszych opowiadania, które jest moim zdaniem teraz bardzo na czasie ekologiczne, to Harlana Ellisona, czyli opowiadanie pod tytułem Dead Bird, Ptak Śmierci, bardzo ciekawe. Jak już przy tym jesteśmy, no to przecież, jak to się nazywało, Make Room, Make Room, Harry Harrison napisał Make Room, Make Room, Przestrzeni, Przestrzeni, o zatłoczonym świecie, gdzie ludzie się, na podstawie tej książki powstał film pod tytułem Zielona Pożywka, nie wiem czy Państwo wiecie, z Charltonem Hestonem, Zielona Pożywka, o świecie przeludnionym, o świecie, gdzie człowieka się, tylko to jest coś niebezpieczne po prostu, tego typu, no. O fantazję i mangę poproszę mnie nie pytać, bo dlatego, że akurat fantazję i manga nie wnoszą nic nowego, są bardzo proste, są to komiksowe czern i biel. Natomiast bardziej skomplikowane, niczym się to i fantazję i manga są w porównaniu z prawdziwą, futurystyczną, futurologiczną, taką jak pisała Asimov, czy jak te, o której ja tutaj mówiłem, te ostrzegające nie ma nic wspólnego, to nic nie ostrzega, to pokazuje, wywołuje jakieś dziwne światy, tworzy jakieś dziwne idiotyzmy, chyba że jest to taka parodia oczywiście jak Terry Pratchett. Chociaż taką jedną dobrą z tak zwanych science fiction jest parodia Omena, Dobry Omen Terry Pratchetta. To jest świetna rzecz po prostu. No. Ktoś tu mówi o grze Endera. Gra Endera pokazuje po prostu zagrożenia sieci i Twittera również, bo proszę zauważyć, że w grze Endera o wszystkim decyduje społeczność, pięknie sterowana społeczność w sieciach typu jeszcze przed Facebookiem i Twitterem. Tego typu, proszę Państwa. No. Ale to, o czym mówiłem szczególnie, to wszystko nadchodzi 5G, internet rzeczy. To są te książki na ten temat, proszę Państwa. Wszystko to jest na ten temat. No. Łowca Androidów. No, jakbym nie pamiętał Łowca Androidów, to jest Dick, tylko że Łowca Androidów zawierał trochę inne przesłanie. Zresztą Philip Dick jest bardzo często ekranizowanym pisarzem, proszę Państwa. Bardzo często ekranizowanym pisarzem, ponieważ Philip K. Dick
Ostatnio była nawet cała seria Elektroniczne Sny, to cała seria 10 odcinków według opowiadań Dicka, dość trudna w odbiorze. Ja już mówiłem o Tajemnicach Syriusza, no ale również Raport Mniejszości. Opowiadania Dicka i książki Dicka są zupełnie inne niż nie ma szczęścia do ekranizacji, moim skromnym zdaniem, poza właśnie Łowcą Androidów. To jest to, czy androidy śnią elektryczne sny, o elektryczne sny, czy śnią o elektrycznych owcach. To o tym jest napis, o tym jest Łowca Androidów w ogóle. Świetny film. Druga część, no, Harrisona Forda ściągnęli do tej drugiej części, ale druga część jest, no, może ciekawsza w sensie wizualnym, ale dużo gorsza. Ale Ridley Scott zrobił wspaniały film, proszę Państwa. Jak właśnie powiem. No, Raport Mniejszości powoli nie jest, no właśnie. Czy androidy, do the android dream about electric ships, tak się nazywa to opowiadanie. Tak, Dobry Omen ma swój serial, ja wiem, tylko że wolałem, moim zdaniem, ten. Incepcja też, proszę Państwa, no, no cóż, no, ciekawy, jeden z ciekawy film, tak naprawdę mówiąc, ale to za dużo jest efektów specjalnych, za dużo widowiskowych i dlatego na przykład wspaniała rzecz o, znaczy Fahrenheit 451, ten z lat 60. Był naprawdę wspaniałym filmem krzyczącym wręcz, ostrzegającym człowieka, co się stanie i to się dzieje powoli. Bo my zaczynamy czytać tylko to, co jest napisane dużymi literami, nie czytać treści, nie rozumieć tego, co czytamy, proszę Państwa, przede wszystkim nie czytać książek. To jest właśnie. No. Duna, Allak 2.0. Ja Duny nigdy nie lubiłem. Mobbing Duke, witam, bo ja znam serial Black Mirror cały i powiem szczerze, że poza kilkoma odcinkami nie podobał mi się Black Mirror jako serial w ogóle. Nie wiem dlaczego. W ogóle. Jeśli chodzi o Dune, to jest właśnie ta fantazja. Oczywiście Lynch zrobił tą Dune, zrobił ten film. Być może film byłby dobry, gdyby Kyle MacLachlan grał główną rolę. Film jest o wiele lepszy od książki. Mnie Dune znudziła po prostu. Znudziła, ma pan rację, Allak 2.0. Mnie Dune znudziła jako w ogóle film, jako książka. Ja nie lubię Herberta. Po prostu. Żena Kramer, ale do czego mam się odnosić? Ciekawa jestem, FN. Gdzie jest Bóg? Gdzie to było? No to jest... Aha, proszę pana, to jest tak naprawdę, proszę panią, to jest tak naprawdę mówiąc w... To zarówno jest we Frankensteinie w tym momencie, jak i w niektórych książkach science fiction, w tym i u Fritza Leibera przecież. I w u Huxley w Zamiatina. I to jest i u Orwella. To może powiedzieć każdy, ale pani mi powie, z czego to cytat, bo być może pamiętam go. No. Anonim dodatku, dobrze, dobrze. Duna jest nudna, on tam taki... Ja nie lubię w ogóle Duny i nie cierpię tego. Po prostu. Krzysztof K., jeżeli chodzi o Awatar, znaczy moja żona uwielbia Awatar, no oczywiście ona wspaniała rzecz, ale proszę Państwa, to jest tak czytelna, propagandowa rzecz, że niszczymy obcych, Amerykanie napadli, antyamerykański, o wiele gorsze. No. Natomiast dziwię się, bo przecież no bo przecież Ridley, to Ridleya Scotta jest Awatar chyba, o ile pamiętam, prawda? To pamiętacie wszyscy Państwo ten wspaniały kanon science fiction, film, który stworzył kanon science fiction, czyli Nostromo, ósmy pasażer, obcy ósmy pasażer Nostromo, prawda? Świetny zresztą, moim skromnym zdaniem, i niedościgniony film. No. Matrix, ale pierwszy. Matrix stworzył też nową jakość i Matrixa warto, ale Matrix musiał zostać, ma mu zostać napisany, tylko że gdyby nie, tylko że to jest swoisty plagiat. Dlaczego? Gdyby nie książki Dicka, gdyby nie Lem, gdyby nie Orwell, Matrix nigdy by nie powstał. To jest złożenie tych trzech książek, proszę Państwa, tych trzech autorów.
Nie, ja Walic mi się nie podoba. Ja mówiłem o Diku. Nie wszystko lubię. Ja wolę, uwielbiam jego opowiadanie Ubika. No. No. Camerona? Zaraz, zaraz. Obcy? A to Cameron zrobił Awatar. Nie wiem, bo ja Awatara też obejrzałem tylko na przyspieszaczu, bo ja nie lubię po prostu. A Awatar, bardzo dobrze, dziękuję, pomyliłem się. Ja nie lubię. Nie lubię po prostu Awatara. Nie lubię. Ja nie lubię tego filmu. Mnie denerwuje, on mnie irytuje. Efekty specjalne w tej chwili to łatwo. Gry komputerowe wystarczy zobaczyć, żeby mieć te efekty specjalne. Nie podoba mi się Awatar. Bez sensu, tym bardziej, że był tak przewidywalny, że aż mi się śmiać chciało. Spotkanie z Ramą, Arthur Cecil Clarke. No może, ale już jak tak mówimy, no to jest jeszcze Człowiek w labiryncie. Świetna książka Silverberga, bo już też nie pamiętam. A Silverberga, wspaniała książka o kontaktach z obcymi, arcyciekawa. I też właściwie o człowieku. Zresztą wszystkie te książki są o człowieku, proszę Państwa. No to nie z Blade Runnerem się pomyliło, tylko Ridley Scott, on tylko z tym, z Obcy, ósmy pasażer Nostromo. Nie, nie czytałem takich rzeczy jak Damon Knight. Nie, po prostu nie, już w tej chwili nie mam zbytnio czasu na czytanie takich, na czytanie tych książek. Powiedziałem, Hyperion praktycznie jest książką science fiction, którą ostatnio usiłowałem jakąś przeczytać, nie pamiętam, ale może dlatego, że one już są wtórne i nie, no oczywiście jest jeszcze przecież parę opowiadaczy, jest Jacek Dukaj przecież, który też świetne książki pisze. Trochę tutaj jest alternatywnych rzeczywistości. Arcyciekawe są książki czy opowiadania. Ale to są tylko wyjątki. Tak, w większości wypadków to co się pojawia jest sama masa literatury science fiction, ale to wszystko jest fantazja. Ja za fantazję nie przepadam, tak jak już mówiłem. Major Tom, nie, no nie tylko z Blade Runnera. Ja wiem, że z Blade Runnera, ale z paru innych rzeczy także. No. Oj, Doc Damian Żurawski, Doktor Hu, no to to już jest tylko zabawa telewizyjna. No. Po prostu. Co mamy jeszcze? Niczego. Chodziło mi o sam przekaz. Moim zdaniem zabijemy co nie wiarę, bo na co Nietzsche. A, o Nietzsche, tak, prawda pan. Ja mówię o sensie, już wspomniałem o Nietzsche po prostu na... Na bazie jednej z książek, rzeczywiście. W pewnym sensie tak. I generalnie ta science fiction cała, o której mówiłem, proszę Państwa, to właśnie o tym mówi, ta prawdziwa science fiction. Począwszy od Mary Shelley, od Frankensteina, skończywszy właśnie na książce, skończywszy na Hyperionie. To są właśnie takie rzeczy. No oczywiście, że ósmy, bo to był świetny film. No Predator to Cameron. No zgadza się, zmarł Rutger Hauer. Nie wczoraj, tylko przedwczoraj. Właśnie. Grawitacja nie. Natomiast jeśli by ktoś, proszę Państwa, chciał, jeżeli by ktoś z nowych filmów, takich naprawdę dobrych, proszę obejrzeć Interstellar. Jeżeli ktoś lubi ten styl filmów science fiction, takich na przykład, które zapoczątkowało Odyseja Kosmiczna, to warto obejrzeć Interstellar. Naprawdę jest to jeden z lepszych filmów, jakich widziałem. No z seriali to też oczywiście, no wiadomo, wszyscy lubią Star Treki, różne rzeczy. Mnie te Star Treki troszeczkę wynudziły, pamiętam różne, to typowo rozrywkowe jest. Problemy moralne zwykłego człowieka, takie typowo amerykańskie, czarno-białe, kowbojskie czasami, tam te wszystkie rzeczy przeniesione w kosmos. Ale na przykład Lex, serial, który miał wiele serii, arcyciekawy moim skromnym zdaniem. W pewnym momencie jest dość nawet... parodiował dokładnie i krytykował całą tą rzeczywistość, jest niesamowity. Bardzo mi się podobał, zarówno w wersji tekstowej, to była oryginalna zresztą produkcja, o dziwo. No jak się podoba, no ale no Iwona, no Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny, proszę Państwa, są klasyką. Ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen, mój syn jest fanem Gwiezdnych Wojen, o Gwiezdnych Wojnach nawet nie będę mówił po prostu. Bo gdyby nie Gwiezdne Wojny, nie byłoby szeregu programów i nie byłoby takiego rozwoju PC-tów i szeregu programów, tak prawdę mówiąc. Naprawdę. Czy umieściłby pan jakiś tytuł SF jako lekturę obowiązkową dla uczniów szkół średnich? Zaraz Państwu powiem jaką. Niewątpliwie bym umieścił Misję Międzyplanetarną i umieściłby jedną część Fundacji,
A jeśli chodzi o polskich, to bym umieścił po prostu Lema. I kto wie, czy właśnie nie, jeżeli w szkołach średnich, to raczej nie kongres futurologiczny. Właśnie, bo to warto. Ja bym to umieścił po prostu, to żeby zachęcić ludzi do czytania po prostu. Ale to są książki, które akurat te trzy książki pokazują, po pierwsze dwie pokazują człowieka w społeczeństwie i w jaki sposób generuje społeczeństwo jednostki. No a kongres futurologiczny pokazuje pełne zagrożenia niekontrolowanego społeczeństwa, które bawi się same sobą, w jaki sposób nas jesteśmy oszukiwani. No. Dlatego by nikt takiej niby nie wpuścił kongresu futurologicznego na listy lektur, proszę Państwa. No. Nie, to nie jest fantazji. Gwiezdne wojny to nie jest fantazji SF. To nie jest fantazji SF, proszę Pana. Gwiezdne wojny należą do klasycznych przykładem gatunku zwanego space opera. Tak to się nazywa. No. Jeśli chodzi o fantazji, to takim klasycznym przykładem fantazji jest Tolkien, oczywiście Ursula Le Guin, ale ja Tolkiena naprawdę nie lubię. Tolkien jest marudny, nudny, moim skromnym zdaniem. Mnie on zanudził i śmieszył mnie po prostu. Poza tym uważam, że jest źle napisany. Mam prawo, proszę Państwa, no czytałem Tolkiena, nawet w oryginale przy okazji. No, kto nie czytał Tolkiena, no. Damon Knight napisał to opowiadanie w 67, skoro się panu z jednym ten. Które, bo muszę zobaczyć. Być może czytałem, proszę Państwa, ponieważ ja. Oj, to jest jeszcze pełna część, bo wiecie Państwo, po serii filmów w latach 60. W latach 60. straszące nas obcymi, takie jak Blob, Różne Rzeczy, te wszystkie rzeczy, które są remake'owane. Dalej ostatnio widziałem jakiś film pod tytułem Dzień, w którym skończył się czas. To jest film z 64 roku o kosmitach, które zabierają prąd z Ziemi. Dzieci kosmici są, proszę Państwa, tacy strasznie wrodzy i wszyscy są nastawieni wrogo, prawda? Pojawiła się cała seria filmów, gdzie kosmici są przyjacielscy, wspaniali. Do takich należy E.T., a przede wszystkim pierwszym, jeżeli chodzi o Spielberga, pierwszym to były Bliskie spotkania trzeciego rodzaju, które w jakiś sposób miało zrehabilitować kosmitów. No. No właśnie. Sliders był taki serial o światach równoległych. To już tylko zabawa, no. Po prostu. Tam klasyka. No to co, że klasyka? Jak ktoś chce. No. I team go home, i team go home. Tak, prawda. No. Master Graham Master? Czy nie wiem, czy to jest science fiction. To chyba jest horror bardziej. No. O, kto nie pamięta, wszyscy ci, którzy się wychowali w PRL-u, pamiętają Kosmos 1999, jak było Studio 2, puszczali nam takie serialiki. Fajne to było. No zgadza się. Ja się zgadzam, Beneficarius. Teraz ludziom z pokolenia IT odbiło i szturmują strefę 51. Uwolnić IT. To mniej więcej w ten sposób. Ale Spielberg nakręcił ten słynny film Taken. To po polsku było Wybrańcy Bogów. Film, który nie był właściwie dokończony, nie wiem, no, zakończył go tak dziwnie, nie chce dokręcić drugiej serii, bardzo dobrze, dlatego że moim zdaniem śmierć seriali science fiction polega na tym, że wszyscy kręcą następne części i w ten sposób zabili człowieka z Wysokiego Zamku, ponieważ pierwsza seria była popularna, to nakręcili drugą i trzecią, które już były totalną głupotą. Film, który w ogóle odwrotnie, bo wydawało się, że oni skrytykują nazizm, a oni pochwalili nazizm, tak prawdę mówiąc, jeżeli ten film się tak dokładnie przeanalizuje, ten serial. Fajne, ale to nie jest film science fiction, ten Fight Club chyba. Ja tu mówię o tym, ja mówię o w tej chwili. No Larry Niven, cała ta jego książka o pierścieniu. Ja powiedziałem, ja nie wymieniłem tu wielu filmów, wielu książek, które lubię. No nie wymieniłem na przykład wspaniałych dwóch książek Colina Kappa pod tytułem Formy chaosu i jak to było? Chaos, teoria chaosu i formy chaosu. Arcyciekawe dwie książki. Warto to też przeczytać. Czy
Turniej oczywiście, w ogóle opowiadania Frederica Brauna są wspaniałe, wszystkie, wszystkie są wspaniałe. Turniej był genialnym opowiadaniem, zresztą był nakręcony film według tego opowiadania, tylko musiałbym go sobie przypomnieć tytuł, jaki miał. No, tak samo było opowiadanie Roder według The Damnation Alley, to z serii tych takich katastroficznych wizji posapokaliptycznej, ale ja potępienia, też był film nakręcony w latach 60. Na podstawie tej książki. Łukasz, Tolkiena pan nie rozumie. Nie, ja rozumiem Tolkiena. Niech pan nie zapomni, że ja również jestem językoznawcą. Ja po prostu nie lubię. Nie lubię Tolkiena. Po prostu nie lubię Tolkiena. Nie lubię tego typu literatury. Denerwuje mnie tworzenie jakiejś dziwnych religii, dziwnych rzeczy, te wszystkie elfy, inne historie. Mnie to irytuje. Tego nie ma, proszę państwa. Tego to ja już wolę science fiction. Po prostu i to hard science fiction, który wszyscy mówią. No niestety, każdy ma swoje gusta. No. Taniec młodości do śmierci, jest to piosenka nagrana Dance Me to the End of Love. Taniec miłości, być może tak to wygląda. O, Piaseczniki, była taka seria telewizyjna, to się nazywało, pierwsza część była w latach 60., jak to się nazywało, no, oj kurczę, i to były pierwsze dwie części nowej wersji z lat 90., to były właśnie Piaseczniki według Martina, to jest ciekawa rzecz, po prostu. No i opowiadanie, to poproszę o to, no i opowiadanie o alkoholiku ratującym świat. Tak. Ja to pamiętam, tylko nie pamiętam w tej chwili tytułów tego. To wszystko było w takim, był kiedyś wychodził taki almanach Kroki w nieznane, nie usiłowałem go wzmówić. Było 6 części i to było, zdaje się, w pierwszej czy w drugiej części, o ile pamiętam. Oczywiście, że trzeba zaliczyć do SF. No, no natomiast... Natomiast ja naprawdę nie lubię Tolkiena tego typu, bo nie lubię Tolkiena. Tolkien jest dla mnie nudny. Czytałem po prostu Tolkiena oczywiście i czytałem w oryginale, ale ja nie lubię fantazji. Denerwują mnie te wszystkie gnomy, krasnoludy, jakieś dziwaczne historie, opisywanie rzeczywistości poprzez jakieś tego, religie dziwne, których nigdy nie było. I potem dzięki takim fantazjom mamy sektę, która się nazywa Scientolodzy, prawda? I to jest chore. O Strugackich mówiłem, proszę państwa. No, czas jest najprostszą rzeczą. To świetna książka Clifforda Simak chyba, prawda? O ile pamiętam. Niestety, w związku z czym muszę odłączyć od iPhone'a Piadurońskiego. Proszę poczekać, przełączam się na inną sieć. No, jestem jeszcze.